Cześć wszystkim z tej strony ponownie, Toctoszek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej wideo recenzji. Tym razem robię recenzję dwuczęściową i przyglądam się figurkom z serii Transformers Creo Microchangers z pierwszej fali Blind Bugów. Na samym początku zaznaczam, że będę recenzował figurki, które ja posiadam, a nie posiadam wszystkich. I w pierwszej części przyglądam się Autobotom, a dokładnie Quickslingerowi i Singe'owi. Przyjrzyjmy się naszym bohaterom z bliska. Tak wyglądają w swoich trybach alternatywnych. Jak widzimy, Singe zamienia się w samochodzik, a Quickslinger w samolot. Przyjrzyjmy się z bliska Singe'owi, który w generacji pierwszej nazywał się Scorch. I powiem wam, że jeśli zasłonimy tę płomienie, to ten tryb naprawdę przypomina Scorcha z pierwszej generacji, który był Turbomasterem. Te płomienie wraz z tącą kabiną są zrobione z przezroczystego plastiku, więc przepuszczają światło. Przyjrzyjmy się samemu trybowi bliżej. Tak wygląda przód. Tak prezentuje się figurka z boku. Tak z góry. A tak wygląda dół. Jak widzimy, z dołu jest większość elementów trybu roboty, jednakże ja to rozumiem i mnie to nie przeszkadza, bo po pierwsze jest to malutka figurka i jest to też figurka z klocków, więc uważam, że inaczej tego się nie dało zrobić w tak małej skali. W tym trybie figurka nie jeździ, bardziej się ślizga. Ponieważ te kółka nie kręcą się tak, żeby można było jeździć tą figurką niż resorakami. I w tym trybie figurka nie ma za żadnych akcesoriów, więc jeśli chodzi o Singe'a, to byłoby na tyle. Przejdźmy się teraz Quickslingerowi, który w generacji pierwszej był znany jako Slingshot. Tak wygląda w tym trybie. No, ten tryb moim zdaniem wygląda dosyć dobrze, jednakże przeszkadza mi tylko jedyna rzecz. Z góry, jeśli zobaczycie, tutaj widoczne są dłonie robota. No i niestety to mi troszeczkę przeszkadza. Ale nie jest to też takie złe. Tak wygląda przód. Tak prezentuje się figurka z boku. Tak z góry. A tak od dołu. W tym trybie, w odróżnieniu do Singe'a, mamy jakieś akcesorium i mamy w tym przypadku takie oto działko. Można podczepić tutaj z góry, z racji na tę dziurkę. I może się to działko tutaj obracać. Można to działko też podczepić tutaj. Co jest związane z trybem robota, ale o tym później. Tutaj można też podczepić, jednakże jest troszeczkę problematyczne z uwagi na te ręce. No i jeszcze można tutaj z dołu podłączyć z uwagi na te dłonie. No, więc jeśli chodzi o jego tryb alternatywny, to byłoby na tyle. Tak więc teraz chciałem trochę wspomnieć o elementach, które zostały pozostawione z transformacji. Akurat w przypadku Singe'a nic nie pozostało z trybu robota, bo wszystkie elementy są w tym trybie użyte. Natomiast w przypadku Quickslingera pozostał hełm, którego w tym trybie możemy podłączyć tylko tutaj. Jednakże wygląda to moim zdaniem bezsensownie i nie polecam tego. Tak więc myślę, że jeśli chodzi o ich tryby alternatywne, to byłoby na tyle. Tak więc możemy sobie teraz przejść do mojego porównania i do transformacji. Teraz porównanie. Tutaj jest Ostatni Rycerz Premier Edition Deluxe Berserker, a tutaj jest Titan's Return, Titan Master Ape Face. Przejdźmy teraz do transformacji. Transformacja tych figurek to w większości parts forming, jednakże z uwagi, że są to figurki z klocków, można to zrozumieć. Zaczynamy od Quickslingera.
Żeby go przetransformować, należy obrócić ten statecznik i tą część należy wyczepić i połączyć z tym oto działkiem, dzięki czemu mamy już broń do trybu robota. I teraz tą malną część odczepiamy stąd i odkładamy na bok. I teraz dziób wyczepiamy nogi i skrzydła oraz głowę. I teraz wczepiamy tutaj nogi z powrotem. Tutaj nasuwamy skrzydła i podczepiamy tutaj głowę z powrotem i na głowę nakładamy hełm. I oczywiście dajemy figurce działko do dłoni. I Quickslinger jest gotowy. Teraz cinch. Zaczynamy od tego, żeby wyczepić przednie kółka. Odkładamy je na bok. Teraz wyczepiamy całą tą część i odczepiamy stąd te oto bronie, nazwijmy to. Gdzieś w tym trybie robota posłużą one jako broń. I teraz wyczepiamy głowę z hełmem. I całą tą część zdejmujemy i obracamy i wczepiamy z powrotem tutaj. Obracamy ręce w dół. Obracamy dłonie. Właśnie tak. Wczepiamy głowę oraz hełm. Dajemy bronię do dłoni. Właśnie tak. No i nasz cinch jest gotowy. I tak się prezentują nasze figurki w trybie robota. Zacznijmy od Singa, który jest jednym z moich ulubionych krająków. Jeśli mam być szczery. W tym trybie nie przypominasz tak bardzo swojego pierwowzoru z generacji pierwszej, no ale mi się podoba. Tak wygląda jego głowa. No tak prezentuje się jego tors, tak ręce, a tak nogi. Tak się prezentuje figurkę z tyłu, więc tył jest czysty, nie wystaje tu nic, co byłoby przeszkadzające czym śmieciem strona z formacji, albo czymś, co by przeszkadzałoby w pozowaniu figurki. No. Wyjmę na razie bronię, żeby móc wam pokazać pozowalność tego robota. Głowa się obraca 360 stopni. Wraz z hełmem albo bez. Jednakże zazwyczaj mi się obraca bez hełmu. Z jakiegoś powodu. Ręce są na stawach kulkowych. Niestety przez te kółka nie mogą robić pełnego obrotu. Jednakże mam dosyć duży zakres obrotu. Mogą iść tyle na bok. Mogą iść do środka i na zewnątrz. Mamy obracane nadgarstki. Oczywiście pełen obrót. Mamy obrót w pasie, który jest ograniczony przez tą część, więc się tylko tyle obraca. Jeśli chodzi o nóżki, są one zamontowane na stawach kulkowych. Mogą iść tyle w przód. Niestety jest to troszeczkę ograniczone przez tą część. Tyle w tył. Przez te kółka tylko tyle może zrobić, więc niestety nie ma szpagaciku. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o jego pozowalność. Jeśli chodzi o akcesoria w tym trybie, to mamy takie oto dwie bronie, które nie wiem czym dokładnie są. Jeśli by się je tak zamontowało, co jest niestety niemożliwe przez tę konstrukcję tego, to można byłoby uznać, że byłyby to takie rakiety z działkami. Ale w tym trybie to się montuje w
ten sposób z tymi oto płomieniami. Więc sam nie jestem dokładnie pewien, co to jest. Ale liczy się to, że on przynajmniej trzyma te bronie dobrze. No i może i na przykład nimi kogoś zaatakować. Więc to akurat mi się podoba. Dodatkowo, co odkryłem, to w tym trybie możemy użyć tej części pozostałej z transformacji, wczepić tutaj obie te bronie i dać je do dłoni właśnie tak. I to mi się podoba. To jest moim zdaniem fajne, że daje taką, że jest taka opcja. Także ja na swojej półce z figurkami ustawiam tą figurkę z oboma z bronią, czy ono w ten sposób. Przejdźmy teraz do Quickslingera, który bardziej troszeczkę przypomina swój pierwowzór z generacji pierwszej, no ale też mi się nawet podoba. Niestety, podobnie jak w przypadku Ratcheta z tej serii, którego niestety nie mam, no, jego hełm jest skonstruowany w ten sposób, że jeśli go się dosunie do końca, no to przez to jego oczy są praktycznie niewidoczne. No ale figurki moje zdaniem prezentują się całkiem dobrze. Niestety, w odróżnieniu do Singa, tutaj mamy już troszeczkę śmieci z tyłu, i które niestety ograniczają pozwalność, do czego zaraz przejdę. Dłużmy na chwilę go działko i przejdźmy do pozwalności, która jest dosyć podobna. Głowa, podobnie jak wszystko Singe, się obraca, schema albo bez. Ręce niestety nie mają pewnego obrotu, podobnie, jednakże jest on obrót bardziej ograniczony. Mogą być tylko tyle do przodu, tyle do tyłu, tyle w bok. Oczywiście nadgarstki ich się obracają pełne 360 stopni, jednakże pas jest jeszcze bardziej ograniczony przez te skrzydła. Jeśli chodzi o nogi, no to mają troszeczkę większy zakres robienia szpagatu, jednakże wciąż ten szpagat nie jest pełen. I niestety tylko tyle mogą iść do tyłu. To jest te skrzydła nieszczęsne. Jeśli chodzi o akcesoria, w zestawie mamy takie oto działko, które jest połączone ze statecznikiem i tą częścią. No i figurka może oczywiście tą broń trzymać w dłoni, trzymają bardzo dobrze. No i akurat to jest ciekawy pomysł, żeby zrobić coś takiego. Mi się to podoba. Można tę broń też podczepić tutaj z tyłu. I można też podłączyć tutaj. Jednakże ja zazwyczaj to trzymam w dłoni. Jeśli chodzi o wysokość tych figurek, to Quickslinger w tym trybie ma jakieś 4 cm i 6 mm wysokości, a Singe ma 4,5. Tak więc figurki są niziutkie, podobnie jak większość kręgów. No i to jest jedyne, co o nich mogę powiedzieć. Jeszcze chciałem trochę wspomnieć o pozostałych elementach z transformacji. W przypadku Quicksilvera jest tylko ta mała część i dziób. Natomiast w przypadku Singa mamy aż dwa koła i tą część, którą można w tym trybie użyć, jak już pokazywałem. Jednakże nie chcę się powtarzać. Więc jeśli chodzi o te figurki, to byłoby na tyle. Więc możemy sobie przejść do porównań i do końca tej recenzji. Teraz porównania. Tutaj jest Ostatni Rycerz Premier Edition Deluxe Berserker, a tutaj jest Titan's Return Titan Master Apeface.